Witajcie z powrotem przy Phoenix Wright Spirit of Justice. W poprzednim odcinku badaliśmy tutaj tą pełną szczurów... otchłań? Jakoś nie chcę tutaj już nic badać, Apollo. Wszystko tutaj zbadaliśmy, obszar pod sceną, gdzie to Trucy właśnie wykonała swoją sztuczkę, gdzie to przesunęła z tego żółtego znacznika tutaj na dole ten podnośnik numer 1 na ten drugi znacznik, bo... jak dobrze wiemy, Bonnie pomyliła miejsce, w którym Trucy powinna wyjść. I gdyby wyszła tutaj, a powinna wyjść tak naprawdę tu, to na scenie wyglądałoby to trochę dziwnie i sztuczka by nie wyszła. Ale cóż, to już mamy załatwione, wiemy jak to tutaj wyglądało. I przy okazji podsłuchaliśmy rozmowę Bonnie z Retinsem. I ta Bonnie, którą tutaj słyszeliśmy, wydawała się być zupełnie inna niż tą, którą, niż ta, którą my poznaliśmy. Bo kompletnie nienawidziła Trucy i mówiła o tym, że chce Trucy zmiażdżyć. A Retins, zauroczony wielce tą osobą, robił też wszystko, co ona chce. I wygląda na to, że jak ona mu zagra, on tak zatańczy. Czyli może jednak Retins nie jest tutaj tym głównym złym, który nam stoi na drodze. No ale przekonamy się jeszcze. Oni nic nie wiedzą o tym, że podsłuchaliśmy ich, więc to może być akurat całkiem dobra sprawa. Chociaż to trochę dziwne, że Bonnie akurat tutaj na dół z nim zeszła, żeby nikt ich nie podsłuchał, skoro Bonnie sama otworzyła nam tutaj drzwi, bo wiedziała, że chcemy tutaj wejść. No ale dobra. No może nie jest aż taka... taka ostrożna, jak się wydaje. Mamy teraz możliwość zbadania... studia telewizyjnego Take Two. Tam, gdzie właśnie Retins pracuje, tam, gdzie są jego programy emitowane, nagrywane i w ogóle. Czyli znowu studio telewizyjne, po tym co mieliśmy za dawnych czasów w pierwszej części Ace Attorney. Jednakże to studio będzie trochę inne niż... Global Studios chyba się nazywało to studio w trzeciej sprawie Ace Attorney 1, prawda? No zobaczmy co my tutaj takiego mamy. 27 kwietnia, telewizja Take Two, studio. I już widać, że to rzeczywiście trochę inne miejsce. Tutaj nie nagrywają nic o ninjach, tylko... jakiś hazardowy... program? Co to kurde, tutaj nagrywają film Persony 5? Ło, spójrz na to miejsce! Tyle naraz się tutaj dzieje, że aż nie wiem, gdzie się patrzeć. Spójrz na ekran i posłuchaj tych hostów. Magiczne morderstwo. Publiczność na żywo doznała szoku podczas tego szokującego przeżycia. 17-letnia czarodziejka Trucy Wright. Zobacz ekskluzywne, nieedytowane nagrania haniebnej zbrodni. W pełni i bez cenzury. Nie możemy pozwolić im tego wyemitować. To zaszkodzi reputacji Trucy. Wątpię, byśmy mogli ich powstrzymać. Ale możemy udowodnić jej niewinność przed prawem. W prawdziwym sądzie. Bez względu na to, jakie bzdury pokaże telewizja, wynik rozprawy to wszystko obali. I miejmy taką nadzieję. I muzyka od razu staje się weselsza. No cóż, pasuje do takiego kasyna małego. Co to w ogóle za program tutaj nagrywają, że cały czas jakieś kasyno i w ogóle? I dlaczego tam w stylu w tej maszynie slotowej jest kapelusz profesora Laytona? Ale dobrze, zbadajmy. Co my tutaj takiego mamy? Tutaj widać sporo kawy. Czy to jest miejsce Retinsa? Jako krzesło reżysera. I czy kot? Czy kot w okularach jest logiem telewizji Take-Two? To musi być jakiś mały warsztat produkcji wideo czy coś takiego. Ten kubek po kawie wygląda strasznie znajomo. Tak, to pan Retins tutaj zawsze siedzi. Lubi mieć wszystko pod kontrolą, wiecie? Zawsze znajdziecie go tam, gdzie jest jego projekt. I mimo to był tutaj podczas magicznego programu, a nie tam? Cóż, tego ranka miał dwa programy naraz, więc musiał się na jednym skoncentrować. Miał oko na swój regularnie puszczany program w tym studiu, więc nie mógł być Penrose na magicznym programie. To oznacza, że możesz za niego poręczyć, że był tutaj podczas programu magii? Co? Jak alibi? Jasne, że mogę, z pewnością był tutaj. Jednakże po jakimś czasie nie mógł wytrzymać, że nie jest w Penrose, tak przypuszczam.
bo gdy załatwił wszystko, co miał tutaj do zrobienia, pojechał taksówką do teatru. Ale zapewne nie dotarł tam zanim to się zdarzyło. Więc ma solidne alibi, solidne jak kamień. No dobra, nie oszukujmy się, najbardziej interesujące jest to pośrodku. Maszyny slotowe i koło ruletki? Naprawdę się wczuli w ten temat hazardu. Nie wiem jak przetłumaczyć za bardzo maszyny slotowe, nie wydaje mi się, że było jakieś pasujące polskie słowo. Maszyny hazardowe, nie wiem, jeżeli wy macie jakieś inne pomysły, bo może mi się to jeszcze w innym let's playu kiedyś przydać, to tłumaczenie, to możecie w komentarzach mnie poprawić, jak można przetłumaczyć slot machine, ale żeby było jasne o co chodzi, maszyna slotowa chyba jest w porządku, żeby to przetłumaczyć. Wygląda na to, że maszyny slotowe naprawdę działają. O, zawsze chciałam spróbować z hazardem. Daj hazardowi szansę. I w tym odcinku. Nie opłaca się. Poza tym nie jesteś jeszcze w odpowiednim wieku, by móc uczestniczyć w hazardzie, przynajmniej w większości krajów. 19 lat? To ile, 21 miałoby być? Chyba w Ameryce właśnie od 21 lat. Ale jak jest z Japonii? To jest ciekawe. Pewnie też 21, no nie oszukujmy się. Tutaj chyba można... U nas już od 18? Możecie mnie poprawić? Ale Opolo wie, że się nie opłaca, czyli już trochę hazardował w swoim życiu. Och, nie szkodzi. Doświadczam już wystarczająco wiele hazardu w sądzie. Gdy próbuję zgadnąć, czy przegrasz, czy wygrasz następną sprawę. Dzięki za wzmocnienie mojej pewności siebie. Nie martw się, Apollo. Zakładam tylko na zwycięzców, a jeszcze nigdy nie przegrałam. Dlaczego Apollo tak naprawdę zawsze wygrywa? Dlaczego jemu nie damy sprawy, gdzie po prostu przegra i zostanie kompletnie zniszczony? Gdzie się nauczy, że wygrywać nie zawsze trzeba. To było przecież coś miłego. Phoenix już takie rzeczy miała, ale... A my nie? Ten ekran. Dlaczego oni robią tutaj program o Trusi? Czy to jest Teatr Penrose, prawda? Opikselowany tło tego poziomu, tego miejsca. Cały czas pokazują w telewizji to samo. Spójrz na logo nad ekranem. Skandaliczna zagrywka hazardowa. To tytuł tego programu? Tak, jeszcze nigdy go nie widziałeś? Pokazują skandaliczne plotki na temat celebrytów. I wtedy ludzie zakładają się, czy te plotki są prawdziwe, czy nie. A, dlatego hazard. Rozumiem. Czyli to jest taki zwykły, ogólny koncept tego programu. Zabawne. A, więc to kolejny program telewizji bez dobrego smaku. Wygląda na to, że Trusi jest ich kolejnym celem. Dzisiejszy skandal to... tragedia na scenie. Czy Trusi Wright zdarzył się wypadek, czy może jednak umyślnie popełniła morderstwo? Wygląda na to, że morderstwo wygrywa to losowanie. A ja mówię, że żadna z tych opcji. Więc musimy stworzyć jutro trzecią opcję. W sądzie! Znam też takie durne programy w telewizji, które się koncentrują na tym, że obgadują plotki i tak dalej, ale... No i ogólnie jakieś brudy wyciągają na gwiazdy i gwiazdeczki, ale... Coś takiego to chyba już za dużo. Telewizja ma w tym kraju zbyt wiele władzy, szczerze mówiąc. Ten gość za kamerą. Fajnie jest to, że możemy pogadać z ludźmi, ale tutaj od razu widzimy, które postacie w Ace Attorney są nieistotne. Nie dostają żadnego profilu nawet. No bo pojawiają się tylko raz, nie? No to nie ma się co... łudzić, ale on nawet się nie odwraca, żeby na nas spojrzeć. Dalej w tle po prostu robi swoje i z nami gada. Przepraszam, prowadzimy śledztwo w temacie wypadku, który zdarzył się dziś rano podczas programu Magii. O, to... tak, byłem kamerzystą tego programu. Czyli się już widzieliśmy. Czy możesz nam powiedzieć o tym, co widziałeś? Bonnie była super sweetaśna, hehehe. Nie tego chciałem się dowie... Nie mogłem się na nią napatrzeć wystarczająco. Cały czas ją filmowałem. Wyszło trochę wspaniałych nagrań, jeśli mnie pytasz. Lepiej przestanę z nim gadać, zanim zdradzi, co planuje zrobić z tym nagraniem. Ile lat ma Bonnie? Okej, 19, już się przestraszyłem.
ale przez chwilę wydawało mi się, że to będzie Retins, który wyskoczy na nas. Po tym, co widzieliśmy w poprzednim odcinku, to mógłby być Retins w przebraniu. I kurde, jak w Yakuzie, Majima Everywhere po prostu się przebiera zawsze za różne postaci i nagle się okazuje, że hej, to jesteś ty! Nie poznajesz? Mam inną fryzurę. He? O co ci chodzi, koleś? A, pięknie. To z Tomą chyba jeszcze mamy tylko do pogadania. Przepraszam, wiem, że jesteś teraz zajęty, ale... Co wy jesteście, ulica? Ulica? Ma na myśli ludzi ulicy, czy coś takiego? Jesteśmy adwokatami Trucy Wright. O, okej, adwokaci, rozumiem. Dobra, czego chcecie? Wow, mówi krótko i wyraźnie, o co chodzi. Musi być bardzo zajęty, nawet na mnie nie spojrzał. I używał najkrótszych zwrotów, które może. Koleś, który ma pewnie aż tyle do roboty, że nawet nie ma czasu, żeby mówić i dlatego powiedział od razu ulica zamiast całego zdania. Właśnie badamy incydent, który zdarzył się tego ranka i słyszeliśmy, że Roger Retins był producentem tego programu. Tak, to prawda, ten gość nienawidzi magii, ale ten program to był wyłącznie jego pomysł. Tak między nami. Sądzę, że Bonnie go do tego przekonała. Przekonała? Jak to? Widziałem tą dwójkę razem, no wiecie. Szli ramię w ramię, wyglądali jak para. Założę się, że jakoś go przegadała swoimi słodkimi mowami, by zrobił ten program, bo chciała tej pracy. Zapewne sama nie dostawała tak wiele roboty i musiała sobie sama stworzyć robotę. Rozumiem. O hej, skoro badacie ten incydent, to pewnie chcecie zobaczyć nagrania programu, co nie? Jest na dysku w mojej tylnej kieszeni. Jeśli chcecie go sobie wziąć, to sami go wyłówcie. Wow, dziękuję bardzo. Okazał się być całkiem użyteczny i uprzejmy nawet. I tak oto dostajemy nagranie, tylko mam nadzieję, że nie musimy go teraz po raz trzeci oglądać. Swoją drogą, co o tego nagrania? Ten gość przy kamerze. Teraz mamy powód, dlaczego to nagranie jest takie spieprzone i tak naprawdę nie pokazuje, co się działo na scenie. Nie było widać Trucy, tylko cały czas były przybliżenia na Bonnie. Okej, to fajnie się dowiedzieć, że... Dowiedzieć się dlaczego ten koleś po prostu mocno leciał na Bonnie. No ale tacy są fanboyowie, też to dobrze znam. Tylko u mnie to bardziej przy postaciach wideo niż przy prawdziwych ludziach. Ale dobra, skończmy z tymi grzechami. Chyba nic więcej nie możemy tutaj zbadać, skoro Apollo zaczyna gadać na temat innych rzeczy. Cóż, niczego więcej się tutaj chyba nie dowiemy. Wygląda na to, że Retins ma całkiem mocne alibi. A jeśli to prawda, to kto mógł zabić pana Ryusa? Wygląda na to, że wszystko tu załatwiliśmy. Wracamy do biura? Możemy coś zjeść i obadać plan na jutro. Plan do ataku? Brzmi dobrze. Ale czy to aby na pewno wszystko? Jeszcze tutaj przelecę raz, żeby zobaczyć, czy coś tutaj nie ma. Bo tutaj z tyłu jeszcze nic nie badaliśmy kompletnie. Aha, proszę, co my tutaj mamy? Z tym gościem jeszcze możemy pogadać. Zastanawiam się, co ten koleś robi tam. Dlaczego siedzi tak tam na dole? Wygląda na to, że czyta skrypt, który trzyma w ręku. Co? Serio? Mają zamiar się rozstać? Co? I seria zostaje przerwana z powodu choroby kartonisty? Nie wierzę! Myślę, że czyta komiks, który chowa za swoim skryptem. Jeśli chcesz zrobić z siebie głupka na scenie, to całkiem dobry sposób, by to zrobić. Chyba kartonista, tylko rysownik czy coś takiego. Rysownik. Ale dobra, skoro tutaj nic nie mamy, to naprawdę możemy wrócić do biura, ale zanim tam wrócimy, chciałbym jeszcze do Trucy wrócić. Mam jej jeszcze coś do pokazania. Chciałbym zobaczyć jej reakcję na temat... tego, co znaleźliśmy pod sceną. Na przykład to. Stage Lift 2. To jeden ze scenowych podnośników, który przeniosłam pod sceną, żeby dostać się na scenę podczas programu. Nie mogę uwierzyć, że byłaś w stanie przenieść i przesunąć coś tak wielkiego, bez pomocy niczyjej. Cóż, nie mogłam przecież rozczarować
ludzi oglądających w publiczności, prawda? To prawdziwa determinacja. Jesteś prawdziwym profesjonalistą, Trucy. O, to było nic, naprawdę. Mój dziadunio kiedyś wykręcił sobie podczas programu plecy i wykonał cały program z tymi plecami. Naprawdę? To jest dopiero magia? Magnifique Remy też nauczyła się od niego pewnie tych głównych takich sztuczek i tego, co powinno się robić. Pewnie w dzienniku było to zapisane czy coś. Ale kurde, wykręcił sobie jakiś kręg w plecach i z tym całym bólem wykonał nadal swoje sztuczki. To jest prawdziwe oddanie swojej roboty. Swojej robocie i swojej pasji. Mogę coś jeszcze tutaj pokazać, na przykład to? Czyli mówisz, że chcesz, żebym zrobiła kopię tego lub dwie? Absolutnie nie. Tworzenie fałszywych dowodów wcale nam nie pomoże w sądzie. Przynajmniej nie przy tej rozprawie. To już mieliśmy, Trucy, kilka lat temu. Poradzę sobie. Z moją magią audiencja, czy tam publiczność, niczego nie zauważy. Nie chodzi mi tu o publiczność, tylko o oczy prawa, które mogą nas obserwować. Okej. No to wszystko, to możemy pójść teraz naprawdę już do biura i trochę przemyśleć kolejny plan. Co takiego możemy zrobić? Bo już w sumie nic do odkrycia nie mamy. 27 kwietnia, Write Anything Agency. Co do diabła? Co się tu wyprawia? Ktoś się włamał i zrobił jakieś wandalizmy. Wszystkie nalepki mówią... skonfiskowane. Kto to zrobił? Kto jest za to odpowiedzialny? Ło, chwila. To obszar z ograniczonym wstępem, mistrzu. Wstęp wzbroniony. Wzbroniony? Ale to nasze biuro. To ciebie tu nie powinno być. Nie bądź bezczelny, chłopcze. Nie mów mi, że zapomniałeś o waszym długu. O czym ty mówisz? Ja tylko powołuję się na umowę. Jeśli agencja nie może mi zapłacić, to mam prawo skonfiskować jego własność, co nie? Jej własność. Tak po prostu? Nie mieliśmy nawet czasu, by pójść z tym do sądu. Jeśli jesteś wkurzony, to czy nie na Trucy powinieneś być zły? Mówiłem wam, pożałujecie zadawania się z Gremyrami. Czemu ty, brudny, zgniły... Okej, jak to teraz wygląda? Możemy zbadać? Nic nie możemy zbadać? Dziwne, myślałem, że możemy zbadać ogólnie wszystko, ale spójrzcie tylko na to, wszystko jest przejęte. Wszędzie nalepki, tutaj nawet dwie, żeby się nie pomylić, nie? Żeby ludzie wiedzieli, że to jest przejęte. Nawet na każdym przedmiocie, prawda? Na książce. No dobra, akt nie bierze ze sobą, więc akta mogą mówić obojętne, tego nie sprzeda. Tutaj nie rozumiem, czy czapka jest też przez niego zarekwirowana, czy jak? Tutaj na przykład czapka jest, kapelusz jest, ale to, co jest pod kapeluszem, już nie. Czy może jak przylepia na coś naklejkę, to wtedy to już jest. To wszystko, co na tym stoi, też do niego należy. Ale w każdym razie, jak on może sobie na to w ogóle pozwolić? Jeszcze nie mieliśmy żadnej możliwości się obronić. I tym bardziej jeszcze nie jest pewne, czy Trucy w ogóle cokolwiek zrobiła. Czy ona jest winna zniszczenia tego programu? Mamy sobie do porozmawiania, panie Retins. I to wszystko teraz, kiedy Wrighta nie ma, prawda? Gdyby Wright tutaj był, to do tego wszystkiego by nie doszło. Nie pozwoliliby sobie na takie rzeczy, na takie farmazony. Co masz zamiar zrobić z naszymi rzeczami? Sprzedać, rzecz jasna. Co do joty. To właśnie dlatego wszystko rekwiruję. I zabieram wam również to biuro. Myślisz, że możesz tak po prostu tutaj wpaść i robić, co ci się podoba? W rzeczy samej. Chyba, że wasz Wright coś tam jest w stanie dostarczyć mi moje 3 miliony. Uznaję, że to ma oznaczać nie. No bo jakoś muszę odzyskać moje pieniądze. W końcu cały program szlak trafił z powodu Trucy. Nazywamy to odpowiedzialnością za odszkodowanie. A wasza agencja jest po stronie odpowiedzialnej. Czemu ty, kamienno sercy? Hej, Apollo! A co z tym clipboardem?
Do dzisiaj nie znalazłem żadnego pomysłu, jak mógłbym przetłumaczyć clipboard, żeby to było dobre słowo, więc... No wiecie, o co chodzi. To na nic. Nie możemy udowodnić, że Retin za tym stoi. Żadnych odcisków palca czy coś? Cholera. Będziecie musieli się bardziej postarać, koledzy. Wygląda na to, że słynny pan Wright zostawił na straży tylko niekompetentnych nowicjuszy. Nie może być. Czekał z tym swoim całym planem na nieobecność pana Wrighta? Co za dwulicowa żmija. Jeszcze mu pokażemy. Istny cukier. Ten wyraz. Bezcenny. Więc jakie to uczucie, co? Stracić drogocenne biuro, które szef wam powierzył? Powie coś głupiego. No nie. Nie chcemy się zatrzymywać i kłuć w ranę, co nie? Ale myślę, że powinniście wiedzieć, na czym stoicie. O kurde, co teraz? Na czym stoimy? Chwileczkę, czy mogę ci wcześniej coś pokazać? Wiem, że to jest głupie pokazać mu ten clipboard, bo to jest nasz główny dowód aktualnie. Na to, że cokolwiek było tutaj fałszowane. Ale jaka będzie reakcja na to? He? Co to? Chcesz mi coś pokazać? Nie pokazuj mu tego, Apollo. Po prostu ci to zabierze. Tak, dobry punkt. Lepiej zagrać nasze karty bardziej pokryjomu, czy tam nie pokazywać tego, co mamy w ręku. Czego chcecie? Wizytówki? No proszę, proszę. Macie, tutaj. Bierzcie je, dzieciaki. I dajcie mi spokój. O, Apollo! Zapomniałem właśnie słowa humiliation. Czekaj. Po polsku znaczy się, jak to się mówiło. Co za zbezczeszczenie? Czy tam hańba dla nas? No, powiedzmy tak. O, Apollo, co za hańba dla nas? Traktuje nas jak zwykłych żebraków. Skoro cię tak bardzo to przejmuje, to dlaczego wyciągasz dłoń? Okej, to... Chyba nie za bardzo mamy teraz do pokazania mu coś. Uciec też nie możemy za bardzo. Znaczy, moglibyśmy teraz pójść, ale to by nic nie dało. Musimy załatwić sprawę teraz. No to powiedz nam, na czym stoimy. Wytężcie uszy! Rozprawa młodej, powstającej czarodziejki Trucy Wright została ustalona na jutro. Jesteśmy tutaj, przed biurem podejrzanej, z nadzieją na ekskluzywne zerknięcie do środka. Czekaj, to jest na żywo? A, Apollo, spójrz! Na zewnątrz jest morze dziennikarzy. O, podejrzanie wyglądająca para wygląda właśnie przez okno. Nasi widzowie w domach mogą ujrzeć na własne oczy ich złośliwe i brutalne ekspresje. Żółte dziennikarstwo w dziedzinie mistrzowskiej. Dla tych, co nie wiedzą, żółte dziennikarstwo to jest takie pojęcie, które odnosi się do gazet, czy tam ogólnie do takich mediów, które niby zajmują się dziennikarstwem, ale to jest takie dziennikarstwo, które idzie przeciwko wszystkim regułom, które są przez porządnych dziennikarzy postrzegane. Czyli ogólnie tutaj, że na plotkach bazują, tam oczerniają ludzi i tak naprawdę piszą tylko o głupotach. Jakieś tam tylko skandaliczne rzeczy, opisy, które mają przyciągać i tak naprawdę nie mają nic do powiedzenia w sobie. Takie rzeczy. Pewnie znacie kilka gazet, które takimi rzeczami się zajmują. Można też powiedzieć żółta prasa. I tu jesteśmy. Tak się sprawy mają. Większość społeczeństwa już uznała Trucy za winną. Widzieli to wszystko na własne oczy podczas przekazu na żywo. Każdy w kraju jest przeciw wam. Niemożliwe. Bez biura, bez przymierzeńców. Nadal chcecie reprezentować tą dziewczynę? Jesteście pewni? Oczywiście, że chcemy. Wierzymy w jej niewinność. No dalej. Myślcie, co chcecie. To w końcu wolny kraj.
Wiecie... Chcę tylko, żebyście wiedzieli tylko, że pod koniec będziecie największymi przegrywającymi, jeżeli zdecydujecie się grać. W międzyczasie czujcie się wolni jako kapitan tonącego statku. No więc, macie się stąd wynieść do jutra. Pożegnajcie się z tym przytulnym małym biurem tak długo jak tylko możecie. Luzik, skarbie! Ja nie mogę uwierzyć, że pozwoliliśmy, by biuro pana Wrighta zostało skonfiskowane. Ze wszystkich tych... To żałosne! A! Ktoś rozbił szybę? Uważaj! Wynoście się! Nie chcemy tu morderców! Co za debile! Hej! Jeśli chcesz się bić, to chodź tutaj! No śmiało! A! Spadajmy stąd, zanim i nas zabiją! Ludzie nie mogą być tacy głupi, prawda? I mówiąc to, zdaję sobie sprawę, że są tacy głupi ludzie. To smutne aż. Nie wierzę, że to się dzieje. Musimy coś z tym zrobić, żeby się obronić. I to szybko. Ogólnie to też ciekawa sprawa była... Czy dalej chcecie bronić tej dziewczyny? Mimo, że wszystko się wali wam na głowę. Że macie może jeszcze szansę na odwrót, jeżeli ją odpuścicie. Nawet jeżeli bardzo lubię, że ta sprawa ma Trusi jako naszego klienta i przez to dla nas graczy też jest bardziej emocjonalna sprawa, jako że wielu lubi Trusi i dla tych, którzy lubią Trusi tak jak ja, jest to jeszcze większa sprawa, ale myślę, że właśnie ten moment z tym, że możecie poddać się i możecie opuścić swojego klienta, żeby się uratować, to miałoby o wiele większy efekt, gdyby nasz klient był kimś obcym. I gdyśmy wtedy nie chcieli go opuścić, bo Trusi jasne, że nie opuścimy, to jest nasza przyjaciółka oraz jest to córka szefa. A gdyby to był nasz klient był kimś obcym, to znaczyłoby o wiele większą wielkość, gdybyśmy tej osoby nie zostawili. Wiecie, co mam na myśli? Ale dobra. To pan Wright! W samą porę, akurat teraz, kiedy wszystko się wali. Apollo! Dostałem twoją wiadomość! Jak się czuję? Czy z Trusi wszystko w porządku? Nie płaczę, co nie? Czy ma już adwokata? Panie Wright! To jeden wielki bałagan! Biedna Trusi, biuro... Nasze biuro! Apollo? Okej. Lepiej obaj weźmy głęboki wdech. Czy ma już adwokata? No, to dobre pytanie do Apolla, który postanowił ją obronić. Lepiej kogoś innego, kurde. To tak samo jak kiedyś przy Mai i Phoenixie. Wolałabym doświadczonego adwokata, ale nikt nie chce nie przejąć mojej obrony. Wow, rozumiem. I mówisz, że jutro ma was tutaj już nie być? Przepraszam, panie Wright. Tak bardzo bym chciał mu coś zrobić. To niezły bałagan, co nie? Nawet gdybym odleciał natychmiast, nie przybyłbym na czas jutrzejszej rozprawy. Wybacz mi, Apollo, ale potrzebuję twojego wsparcia. Musisz to zrobić za mnie. Oczywiście, poradzimy sobie z obroną, ale co z biurem? Jest za wcześnie, żeby się poddać. Co masz na myśli? Umowa wymaga odszkodowania od Trusi tylko, jeśli z jej winy odwołano program. Więc musisz po prostu udowodnić jutro w sądzie, że to nie była wina Trusi. Hej, ma pan rację. Więc wszystko zależy od tego, czy wygrasz jutrzejszą rozprawę. Los Trusi i los naszego biura. Wszystko to spoczywa w twoich rękach, Apollo. Wiem. Poradzę sobie, prawda? Wszystko będzie dobrze, czyż nie? Apollo! He? Obserwowałem, jak dorastałeś przez ostatnie 2 lata. Dlatego mogę z pewnością powiedzieć, mogę cię zapewnić. Poradzisz sobie. Naprawdę? Widziałem, jak zdobywałeś zwycięstwo za zwycięstwem w całkiem ryzykownych sytuacjach. I poprowadź Atenę. Wesprzyj ją również na jej drodze. To dlatego wiem, że jesteś gotowy. Dlatego wiem, że mogę powierzyć Trusi i biuro tobie.
Wierzę w ciebie, Apollo. Dziękuję, panie Wright. Powodzenia jutro. Dziękuję ci. Ja... mam się dobrze. Wszystko będzie dobrze. Możesz w każdej chwili do mnie zadzwonić, jeśli nastanie taka potrzeba, ale... ale poradzę sobie sam, tak? Nie będę jej potrzebował. Też tak myślę. Wiem, że mogę to zrobić. I to jest duch walki. Daj siebie wszystko, Apollo. Liczę na ciebie. To był piękny moment. Z tą muzyką jeszcze Apollo całkiem ładnie doprawił do sytuacji. Co jest, Apollo? Skąd ten uśmiech? Co? U mnie? To nic, nic takiego. Pan Wright we mnie wierzy. Nie mogę go zawieść. Musimy wygrać tą sprawę, Athena. Nie mogłabym się zgodzić bardziej, a ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, by ci pomóc. Nasz jutrzejszy przeciwnik. Prokurator Satmadi, he? Dlaczego właśnie on? Dlaczego teraz? Obojętnie. Nie dbam o to, z kim walczę. Nie mogę pozwolić sobie na opuszczenie gardy. Dla nikogo. O restless wandering soul of the dead. Prosecutor Sadmadhi. Oh. Sorry to disturb you, but I figured I should tell you. The lead attorney's been decided. It's Apollo Justice. Apollo Justice. Ciąg dalszy nastąpi. W następnym odcinku. No cóż, wiele się zdarzyło. I wiecie, co to oznacza? Wiecie, co to oznacza, co się dzieje w dzisiejszym odcinku? Mamy tylko jeden dzień na rozprawę. To oznacza, że obojętnie jak piękny ten rozdział był, nie będzie drugiego dnia śledztwa. Nie będzie drugiego dnia śledztwa, został nam tylko ten jeden dzień. Mamy tylko jeden dzień śledztwa i jeden dzień rozprawy w całym tym rozdziale. Ale za to są to bardzo długie rozdziały, więc no możemy się trochę nacieszyć tym, powiedzmy. W każdym razie czas tu zakończyć odcinek. Jestem ciekaw waszych wrażeń na temat wydarzeń z dzisiejszego odcinka w komentarzach. Mam nadzieję, że napiszecie tam jakieś fajne, ciekawe wasze przemyślenia, co tam przechodziło wam przez głowę, kiedy oglądaliście te wydarzenia. I zobaczymy się w następnym odcinku, gdzie w końcu zaczniemy wielką rozprawę. Miejmy nadzieję, że Apollo sobie poradzi. Trzymajmy kciuki. Na razie i cześć.